Cześć, tu Alina. Alina Witwicka, jeżeli oglądasz to pierwszy raz. Chciałam rozmyślać z Tobą trochę o świecie bajki. Na pewno znasz z dzieciństwa piękną ilość bajek i na pewno przeżywałeś, czy przeżywałeś to jako dziecko. Teraz bajki mogą wrócić, przynajmniej wracają do mnie. Ich symbolika nieraz wraca w obrazach, w malarstwie intuicyjnym, bo tak to może być ilustracja, jakby się zaplanowało coś takiego. No, ale bajka ma to do siebie, że ma zagwarantowane dobre zakończenie, kiedy dobro wygrywa. Bardzo mało bajek czy tekstów, których bym nie nazwała bajkami, jest takich, gdzie jest to zakończenie niezbyt szczęśliwe. Ale w bajkach jest to, że właściwie kiedy zło i dobro walczy ze sobą, to dobro zawsze musi zwyciężyć. Inaczej byśmy nie traktowali to jako bajki, jako wsparcie dla nas. Urodzimy się, kiedy księżniczka szuka swojego księcia, albo mały książę szuka swojej księżniczki, jako symbole właściwie w naszym współżyciu między ludźmi. Natomiast dla mnie ważnym jest to, że jak ja wejdę w świat malarstwa, to tam nie ma odgraniczeń rzeczywistości. Tam jest wszystko prawdą. Prawdą taką, którą nie używa się właściwie na co dzień, by opowiadać ludziom bajki, bo by powiedziano, że zwariowałam. Ale ten świat fantasyjny musi wypełniać nasz dzień codzienny. I kiedy ja wrócę do malarstwa, kiedy ono się pojawia, właśnie te elementy symboliki bajkowej, to on jest bardzo głęboki. Ja wiem, że można sobie wybrać, że oj, maluję moje piekło, ale w tym malarstwie, które ja propaguję i której po prostu używam całe moje życie, to jest to, że właśnie, żeby ono mnie buduje, ono mi ma światło, ono wypełnia mnie harmonią i szczęściem i optymizmem. Buduje po prostu, balansuje. Kiedyś, właśnie wiele lat temu, miałam na kursie jedną osobę, która malowała taki świat piękny, że my, te 10 osób na kursie, kochałyśmy, czy kochaliśmy ten jej świat, który malowała. Bo tam było pomieszanie na przykład koniolew, kotopies, rybo-ptak i takie fantazyjne osoby, znaczy no, osoby, żywoty, które ja bym tego nie wymyśliła, pomimo że uważam, że mam dosyć dużą fantazję. I ta osoba miała straszne problemy z akceptowaniem tego. Po kilku tych semestrach malowania na tym właśnie moim kursie w końcu zaakceptowała to. I właśnie mam nadzieję, że jest jakimś ilustratorem i pisącym bajki. I raduje tym. W każdym razie czasami opowiadam to dlatego, że czasami jak się pojawiają fantazyjne postacie, to mamy problemy z akceptowaniem ich wyglądu, dlaczego się części łączą, nie te, które powinny być, które umysł by chciał to zrobić. Ale fantazja podsyła nam symbolikę taką, że można to tłumaczyć. Mnie się nieraz pojawiają takie postacie, że ja muszę moich kursantów pytać, co ja w końcu namalowałam, bo widzę coś, ale czegoś nie poznaję. I to jest właśnie takie fajne, bo kiedy się właściwie człowiek dzieli z najbliższymi, to ma dużo radości. Bajka jest tą symboliką, która wypełnia serce radością. Przecież rodzimy się z potrzebą tej symboliki. Właściwie ją mamy wewnątrz siebie i ją wydobywać. No nie po darmo bajki są bardzo ważnym elementem
u dzieci, które właśnie to pociesza i buduje osobowość. Jeżeli malujesz i malujesz fantazyjnie, czyli intuicyjnie wychodzą ci twoje symbole, które ci właściwie zaskakują i radują może, to po prostu zaakceptuj to i zostaw sobie to przez jakiś czas, to na pewno zrozumiesz, co tam ta postać chciała ci coś powiedzieć. Ja tak nieraz robię, że lubię tę postać, gadam się tam z nią, która jest w obrazie i ją zostawiam. I za jakiś czas nagle rozumiem, aj, to było to, fajnie, budujące. W każdym razie świat bajek jest bardzo piękny i on wzbogaca nas, mnie wzbogaca. Mam nadzieję, że ciebie też. Trzymaj się na razie. Pa!